wszystkich. Zapraszam na swój kanał Zrobione ręcznie OLM. Z Wami Lena i jak zwykle proponuję Wam zrobić coś ciekawego. Naoglądałam się ostatnio w YouTube na anglojęzycznych stronach warsztaty po robieniu śmieciowych kolaży albo śmieciowe rolki. Nie wiem, jak właściwie to się nazywa. Co to jest takiego? Oczywiście każda kobieta, która coś szyje, robi, przerabia, zawsze zostawia skrawki, tasiemek, koronek, firanek, wszystkiego. Nie wyrzucamy tego od razu, wy na pewno też. I tego się trochę nazbiera. No u mnie cały karton się nazbierał tego wszystkiego. I wobec tego jest fajny pomysł. Właśnie dziewczyny pokazują, jak to zrobić i jak to wygląda, jak w łatwy sposób zebrać taką rolkę śmieciową tak zwaną dla wykorzystania w późniejszym czasie do różnych celów. One generalnie pokazywały, jak robią okładki do książek, do notesów, do notebooków, zakładki do książek, fotelary i tak dalej. Ale ja pomyślałam o tym, że taką właśnie rolkę śmieciową można wykorzystać do zrobienia torby w stylu boho. Dlaczego nie? Więc pokażę, jak zebrałam właśnie nie jedną, tylko dwie na razie i powiem, że już mam pomysł na wykorzystanie jednej z tych rolek do zrobienia kolejnej torby w stylu boho. Oczywiście, którą pokażę w przyszłości. No a na razie oglądajcie. Jeżeli Wam się spodoba, jeżeli macie zapas zbędnych rzeczy, które wyrzucić nie możemy i zastosować nie ma gdzie, bo to są małe czasami skrawki i nie ma gdzie tego zastosować. Natomiast do zrobienia takiej taśmy jak znalazł. Więc powodzenie. No dzisiaj chcę zrobić tak zwaną śmieciową rolkę. Nabrałam ochoty, bo oglądałam ostatnio też w YouTube strony, gdzie robią dziewczyny śmieciowe rolki. Co to jest takiego? To jest kawałek tekstylii bawełniany, która dekoruje się resztkami koronki, monetami, guzikami, obrazkami, wszystko co mamy zbędne, co się nazbierało i chcemy tego się pozbyć. No i wykorzystywać będziemy tym razem właśnie chcę z prześcieradła taki pasek nacięłam i można na białym, ale ponieważ mam większość takich resztek właśnie białych, to pobrudziłam te kawałki, właśnie pofarbowałam herbatą. I będzie tak trochę pod stare wyglądać, o to mi chodzi. Jak to zrobić, to jest właśnie było i teraz jest różnica, prawda? No powiem Wam, że to jest bardzo łatwo zrobić. Jeżeli na małą ilość, tak jak ja teraz miałam, no to szklanka wrzątku na dwie herbaty, mocną herbaty i łyżeczka soli. Jak już się zaparzy, kładziemy to tam na 10 minut, wyciągamy, bierzemy, suszymy i wychodzi taki ładny, podstarzały kolor. O to mi chodziło. I teraz właśnie białym na razie nie będę się zajmować. Chcę udekorować kawałeczek właśnie z ciemniejszy. No i zaczynamy. No i zaczynamy układać, jak nam się podoba. Różne sposoby na to. Kombinujemy. No,
pierwszą warstwę ułożyłam. Teraz wszystko to zeszpilkuję, bo muszę przyszyć to na maszynie. Takie trzy szły zrobię, jeden w środku i po bokach, żeby to się zatrzymać i później będzie dalsza dekoracja. No i teraz szyjemy to wszystko na maszynie. Jeszcze znalazłam jakieś takie fragmenty, nie wiem od czego nawet. I chcę też to dołożyć do tej taśmy, która już jest szyta i zaczynamy dekorować, wykorzystując wszystko, co mamy. Na razie tylko tekstilie, czyli materiały, a później mogą być guziki, ozdoby, wisiórki, nie wiem, koraliki, wszystko co jest. Na razie robimy z tego, co znalazłam, dokładamy cały czas, ozdobiamy tą taśmę. Jedną skończyłam, takie w stylu vintage, później pokażę dokładnie i zaczęłam tutaj drugą. Jeszcze niekoniecznie przyszpilkowałam, trzeba to szyć, no i później będziemy dekorować. Thank you.
i co? Jak dziewczyny Wam moje śmieciowe rolki? Nie wiem, czy dobre, czy nie. Zastosowałam wszystko, co mam, bo mam całe pudła zepsutej biżuterii, jakieś, nie wiem, skrawki. Wszystko, co było praktycznie w śmieciach, zastosowałam do zrobienia tej rolki. No, ale żeby była bardziej ładna, zestarzała, wykorzystałam niektóre techniki, które stosuję też do zrobienia swoich rzeczy. To są farby, złoto, herbata. I taką herbatą zresztą też można zrobić wspaniałe dekoracje. Mam nadzieję, że zastosujecie ten sposób też dla zrobienia swoich rzeczy. Dziękuję za lajki. Nie zapominajcie zasubskrybować i napisać komentarz o swoim zdaniu. A ja na tym chcę z Wami się pożegnać. Oczywiście życzę Wam kreatywnych pomysłów, realizacji, dużo szczęścia, przyjemności z tego, co robicie. Bądźcie szczęśliwi codziennie i na każdy dzień. Do następnego razu przy kolejnej herbatce, bo ja sobie tutaj popijam herbatę i z Wami rozmawiam. Chwalę się swoją robotą, z tym, co zrobiłam. Do zobaczenia.